Czym jest ekonomia twórców? Przez wiele lat mieliśmy do czynienia z trendem, w którym dzięki platformom typu Facebook, typu Snapchat, Instagram, osoby, które tworzyły tam content, miały możliwość ograniczonej jego monetyzacji. Głównie przez zasięg, czyli im większy zasięg posiadaliśmy w mediach społecznościowych, tym większe prawdopodobieństwo, że mogliśmy na nim zarabiać pieniądze. Natomiast to, co się dzieje w ostatnich latach, to jest związane z tym tak zwanym trendem ekonomii twórców, czyli osoby tworzące content na różnych platformach stają się właścicielem relacji ze swoimi odbiorcami, czy przez newslettery, czy właśnie przez platformy social mediowe. Na tym budują biznes. I nie jest to już biznes typowo zasięgowy, czyli biznes oparty właśnie na influencingu, oparty na zasięgu, tylko oparty na tworzeniu głównie wartości dla swoich społeczności, dla swoich odbiorców. I to naturalnie wprowadza nowe modele biznesowe, modele subskrypcyjne, możliwość pojawiania się newsletterów, czy większa atencja na konsumpcję na przykład podcastów, różnego typu kontentu, który jest bardziej wartościowy dla odbiorców i jednocześnie za tym pojawiają się również pieniądze w tych modelach biznesowych. Czy w subskrypcjach, gdzie ktoś na przykład płaci co miesiąc czy rocznie pieniądze za subskrybowanie danego typu treści czy danego typu kontentu, ale również oczywiście za tym idą pieniądze reklamodawców. Bardzo duża część tego rynku to jest nadal ten rynek zasięgowy, czyli pokażę coś, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć ten komunikat, ale coraz większa część tego rynku to jest tworzę treść, czy tworzę content, czy jakąkolwiek inną formę, to może być muzyka, to może być wideo, to może być audio, tworzę ją i próbuję zaoferować wartość swoim odbiorcom i budować wokół tego społeczność. I dzisiaj coraz więcej osób skupia się właśnie na tej drugiej części. Właśnie, ty sam jesteś takim twórcą, który działa niezależnie właściwie od dużych platform. Na jakiej zasadzie działa twój model biznesowy? Dla mnie najważniejsze w tym, co tworzę, było pytanie, czy jestem w stanie. Moja obietnica to jest, chciałbym się dzielić wiedzą i rzeczami, które na co dzień obserwuję z szerszym gronem osób. Na początku dzieliłem się z wąskim gronem osób, z którymi współpracuję, współpracowałem, wysyłałem do nich maile, spójrzmy na to, zastanówmy się. I to przekształciło się z czasem w formę newsletterową właśnie w modelu subskrypcyjnym. I to, co wydaje mi się dla mnie szalenie istotne, to to, że ja na koniec dnia chcę mieć bezpośredni wpływ na tą relację z osobami, które mnie czytają. Nie chcę być zależny od platform, czyli od algorytmów, od tego, czy ktoś mnie podbije w tym przysłowiowym feedzie informacji, czy może nie. Ja chciałbym trafiać i trafiam co tydzień do skrzynek pocztowych moich czytelników i dla mnie pielęgnacja tej relacji jest najważniejsza. I dzięki temu, że jest w moim przypadku to format mailowy, w innym przypadku to może być format podcastowy, ja jestem właścicielem tej relacji, to ja mogę ją pielęgnować i jestem dzięki temu niezależny. Jakie powstały w ostatnich czasach najciekawsze miejsca w sieci, w których twórcy mogą monetyzować swoją twórczość niezależnie od tych największych platform? Takich serwisów, które umożliwiają dzisiaj tą ekonomię twórców, jest wiele. Od Patreon na przykład, dzięki któremu odbiorcy mogą oferować, czy w modelu subskrypcyjnym, czy datki dla twórców, przez modele typowo właśnie crowdfundingowe, czyli na poszczególne projekty, gdzie w ramach platform crowdfundingowych możemy przekonać odbiorców do sfinansowania powstania jakiegoś projektu, aż właśnie po modele subskrypcyjne, czyli ktoś za pomocą przysłowiowego Stripe'a może zasubskrybować miesięcznie czy rocznie naszą usługę. Oczywiście część twórców decyduje się na bardzo szeroki wachlarz tych modeli biznesowych. Z jednej strony oferuje subskrypcję, z innych strony oferuje na przykład merchandising, czasami są to ubrania, czasami czapki, oferuje modele subskrypcyjne wspomniane, ale oferuje też na przykład szkolenia, oferuje kursy w małych grupach, dzięki którym te osoby, które partycypują w takich szkoleniach, mają poczucie personalizacji tego kontentu, mają poczucie zaopiekowania i jednocześnie wytworzenia takiej mikrospołeczności. A spójrzmy jeszcze z perspektywy reklamodawców. Czy taki tradycyjny influencer marketing się jeszcze opłaca? Odpowiedź brzmi, to zależy. Dlatego, że bardzo łatwo jest z punktu widzenia marketingowego wydawać pieniądze w modelu spray and pray, czyli wydajemy je i być może coś z tego zadziała. Natomiast dzisiaj technologia pozwala na bardzo precyzyjne i mierzalne efekty jakościowe, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy marketingowych. To nie zawsze oznacza, że to jest łatwe, natomiast jest bardzo mierzalne, jeżeli będziemy chcieli się temu przyjrzeć. I dzisiaj bardzo wiele atencji konsumentów jest poświęcane właśnie indywidualnym twórcom, czyli rzadziej markom, a częściej indywidualnym twórcom. Dlaczego? Dlatego, że
Bardzo często ten kontent jest spersonalizowany, jest bardziej osobisty, często jest bardziej niezależny, jest bardziej kreatywny i dzisiaj z perspektywy wielu twórców, takich niezależnych twórców internetowych, współpraca z markami jest robiona na warunkach twórców, a nie na warunkach marek. I to jest ta zasadnicza różnica. Więc te pieniądze tam są, one cały czas tam będą. Oczywiście czasami są przerysowane, czyli dochodzi do sytuacji, w których po prostu mamy do czynienia z tymi przysłowiowymi, szczególnie w tej części takiej lifestyle'owej i beauty, gdzie za pokazanie jednego elementu w wideo żąda się horrendalnych stawek, ale z drugiej strony mamy rzesze twórców, którzy tworzą rzeczy, za które odbiorcy chcą płacić. I to jest zupełnie inny model. Dzisiaj coraz więcej osób inwestuje w ten model, również dlatego, że chce być niezależna. Niezależna czy od platform, czy od na przykład swojej pracy od 9 do 17. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo.